Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kontynuacja tematu z telewizji Trwam. Apteka Pana Boga, zimowa odsłona, więc mówimy o ziołach, o ważnych też preparatach ziołowych, które sprzyjają naszemu zdrowiu. Naszym gościem jest nadal pan Zbigniew Tomasz Nowak. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. No nie muszę pana redaktora przedstawiać, ale należy częściowo. Autor ponad 70 pozycji poważnych tych, jak się leczyć ziołami. Artykułów też ponad kilkaset się zbierało. 1500. 1500, brawo. No i bliski w sercu, bo publikuje pan w naszym dzienniku, a także książki te o ziołach są obecne w Fundacji Nasza Przyszłość i w miesięczniku w naszej rodzinie. W naszej rodzinie nawet teraz jest dodatek do tego miesięcznika, książeczka na temat ziołowe leczenie nadciśnienia ze styczniowym numerem. Prawie połowa Polaków dorosłych ma problemy z 7 milionów, a teraz mówi się nawet, że 9 milionów Polaków ma problem z nadciśnieniem, a większość tego nadciśnienia nie leczy i to jest bardzo źle, bo skraca życie. Ja też się zgłaszam, ale jakoś nad tym pracuję. Panie redaktorze, poza tym tak, no wiem, że jest pan tutaj też nowocześnie przygotowany, bo ma pan z tak zwanego Facebooka, tak? Mam, dlatego że dzielę się z moimi widzami, czytelnikami różnymi informacjami, między innymi teraz, dzisiaj pewnie będziemy mówili, bo już mówiliśmy w telewizji Trwam o jarmużu i jest to jarmużu na moim Facebooku, jest o żurawinie, no i w międzyczasie, tak zwanym, dzwoniła też siostra Teresa Słuszka z Lublina, posłuchała. Pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiamy gorąco i mówiła, że z jarmużu można też zrobić pyszne, zdrowe racuszki. Racuszki, a słyszałem też, że może sok nawet. O, sok jak najbardziej. On nie jest może taki bardzo smaczny. Wartałoby go troszeczkę wymieszać na przykład z sokiem z kwaśnych jabłek, czy z sokiem z cytryny, grejpfruta, ale jest bardzo zdrowy. Opowiemy dzisiaj państwu, jak działa jarmuż, bo to jest wspaniałe warzywo przez naukowców amerykańskich. Okrzyknięte jest za warzywo na miarę XXI wieku, ponieważ ma wysoką wartość odżywczą, a mało kalorii. A to już obecny na stołach chociażby piastów. Oczywiście, oczywiście. Jak się pisze jarmuż przez RZ czy przez... Przez rzec kropka. Tak jest. Tak, pan redaktor... Też książki pana redaktora są w ogóle w Fundacji Nasza Przyszłość. Tam kilka egzemplarzy tych, co drukowane są bezpośrednio, ale są też te, które są nadawane, że tak powiem, prawda, z innych wydawnictw, ale tak jest. Też autorstwa pana mam przed sobą, więc za chwilę jeszcze przedstawimy, żeby tak troszeczkę było prezentacji. A przypomnę, że jutro od rana, tak jak dzisiaj wieczorem, tak samo jutro od rana, dzisiaj już nie, ale jutro od rana jest czynna Fundacja, jeśli chodzi o telefony, o pytania, o zamówienia, nawet można tak powiedzieć delikatnie, więc zapraszamy, tak? Telefon 094 373 11 61 albo 60.